Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Megusta, a to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions i pogramy sobie dzisiaj Masfarem, którego oczywiście musiałem kupić, bo w tej piekielnej otchłani nie trafił mi się, a dość miałem więcej niż 50%. No i tak sobie po prostu się wkurzyłem, powiedziałem, nie no, Masfar, muszę cię mieć, bo miałem też dobry deck na Tytanach, na Hakimie, ale to jest Masfar na sucho, że tak powiem. Czyli staty 6-5-3, jak widać tutaj są tylko zaklęcia takie, ale to zaraz. Z wydarzeń będzie 2 razy tydzień wiedzy, raz ścieżka przodków, raz tydzień umarłych, 3 razy dzień świątyni i raz tydzień starszych ras. Co mogę tu powiedzieć? O tak, tydzień umarłych jest w sumie dobrą opcją, ponieważ jeśli będziemy mieli tytany generatory, to można zawsze poświęcić sobie tego gargulca i zadać w szeregu jakiś tam damage, żeby pozbyć się stworów, więc czasem naprawdę mi brakowało, a szczególnie, że nie mamy zaklęć tutaj, które możemy jakieś niszczyć stworzenia. Są tylko te 4 razy blokowanie zaklęć, no i 2 razy wrzuciem rozproszenie magii. Pomimo tego, że to jest instant i trochę się nie bardzo kombi z tym blokowaniem zaklęć, ale no nie wiem, kiedy dostanę tą kartę, a kiedy tą. Więc po prostu to zależy od rozdania, ale okej, tutaj ze stworzem będą tak 3 gargulce, 3 prowizoryczne golemy, 3 strażnicze, 2 dżinki strażniczki. One w sumie są w tym deku dobre, ponieważ pomimo ścieżki przodków i tych dnia świątyni, ona daje, że przeciwnik nie może targetować stworzeń z zaklęciami z ręki, więc to jest dobre. 3 razy wzburzony golem, 4 razy tytan, 4 razy obsydianowy gargulec, raz tytan Shantiri. Grałem do niego gradobicie, żeby po prostu uaktywnić go jakoś, ale z drugiej strony pomyślałem, no kiedyś ten damage wyłapie, no jak nie teraz, to później. 3 razy tytan generator i 3 razy strażnik wieków. Okej, zaklęć to tam już powiedziałem, co jest. Łuty szczęścia to tak, 2 razy meksykańska lutownica. Meksykańska, to by ktoś wiedział, jeśli oglądał komedię romantyczną. 2 razy koleje losu, raz zawalony most. Mostu nie mam 3 ani 2, więc go będę tylko używał w razie czego, gdy już naprawdę będzie sytuacja podbramkowa. Albo kiedy dostanę strażnika wieków, też jest jakaś opcja. 4 razy obozowisko, 2 razy zawaloną zapomnianą grotę i tytaniczna siła robocza raz. I z budynków będą tak, 2 odlewnie i 2 razy taras burz. Odlewnia też się w sumie dobrze będzie mogła kombić z tygodniem umarłych. No ale nie wiem, ja jakoś przyzwyczaiłem się już do grania tej odlewni, więc przeciwnik tak będzie musiał kiedyś zagrać, znaczy może zagrać, zabić mi stworzenie. A po prostu jeśli w dobrym miejscu ulokuję tą odlewnię, to może być nieźle. No 60 kart to jest tak plus minus 1. Ktoś by mógł tam wyrzucić jedną albo dodać jeszcze jedną, tam nie widzę żadnej różnicy, jak kto woli, ja tylko daję tutaj pomysł. Dobra, wybierzmy sobie tego Masfara na sucho. Okej, jest standardowe, poza rankingowa. Dobra. Pograłem sobie właśnie tam trochę tym Masfarem, ale to już jakiś czas temu. W sumie brakowało mi tych zaklęć wody, bo jednak miałem, a szczególnie grałem wtedy przeciwko tej Anastazji. Nie pokonałem jej, ponieważ wytargała tydzień, może cień śmierci. Okej, rozdanie w sumie, dobra, niech będzie, jest lepsze. Bo w sumie mamy tego strażnika wieków, ale wracając do tego pojedynku, po prostu zaczęła mi okaleczać stworzenia, nie miałem żadnych, znaczy miałem wszystko zawalone. Przydałby się właśnie ten, jak to tam leciało, tydzień umarłych. Polikwidowałby mi parę jednostek, no ale niestety rzuciła cień śmierci i mnie wykończyła. Mi się wydaje, że to jest Hakim na... Nie wiem na czym. Może na żywiołakach, albo jakaś dziwna przewijarka, nie wiem. Możliwe. Co by tutaj zagrać? Dobra, to pójdźmy sobie tak, pójdźmy w to. I może tego prowizorycznego tytana. Boże, golema. Tytan, golem, jeden pies. Zobaczymy, co Hakim zrobi. W sumie jak na przewijarkę to strasznie mała ilość kart. Pewnie po prostu jakiś cudaczny Hakim albo, nie wiem, zwykły Hakim. Nie wiem, się przekonam.
Albo może być też inna opcja, że to jest Hakim na zwierzoludziach. W sumie bratu taki deck właśnie próbowałem stworzyć. No i nie powiem, no całkiem. A trzeba w końcu tą tytaniczną siłę roboczą odpalić. Dobra. To wezmę sobie tak, może tego gargulca tutaj, może mieć zagubionego w mroku, nigdy nic nie wiadomo. Ajajaj, zapomniałem, że Trakshasa ma ten unik. No ale w sumie szybciej się jej pozbędę, jeśli zaatakuje mi gargulca. No ale tego nie zrobiła. Dobra, w następnej turze będę mógł chyba już sobie spokojnie... A nie, nie mogę. Muszę cały czas wziąć tą tytaniczną siłę roboczą, chociaż nie wiem, czy on może mieć jakiś magiczny układ i to mi odrzuci do pustki. Byłoby szkoda. A im wcześniej zagramy tą tytaniczną siłę roboczą, tym lepiej. Właśnie zapomniałem powiedzieć, że jeśli nie mamy na ręce, bo jeszcze w tamtym wariancie na mokro, że tak powiem, gram krąg 9. Okej, czy ja tutaj coś mogę zrobić? No oczywiście muszę iść cały czas. O, teraz mogę tą tytaniczną siłę roboczą. Dobra, no to w sumie niech będzie. Ta Rakshasa mi trochę wadzi, ale dobra, niech ona się tam porusza. Tylko jest niefajnie, no ja będę miał 17 do 20, to nie jest fajnie. Czekam, kiedy po prostu będę mógł rzucić tego... O, a jednak przewijarka, serio? Chyba będę musiał ewakuować stąd tego prowizorycznego golema. Cóż, takie życie. Rzucić ignorancję i będę miał 6. Nie no, to się mija z celem, chyba że jakiegoś instanta będzie chciał rzucić, typu rój insektów. Albo pożeracza dusz i teoretycznie, no ale nie no, na strażnika wieku wolałbym to zachować. Teraz poproszę w takim razie... Dobra, wezwijmy tego... tutaj. Czy może tutaj i gargulca wtedy przestawić tam, a tego prowizorycznego, dobra, chyba właśnie tak zrobię. Ty idziesz tutaj, a ty pójdziesz... Dobra, idź tutaj. Najwyżej oberwie z zagubionego w mroku i mam nadzieję, że mi doda się tytan generator. No, taki jest plan. O Boże, pieczęć śmierci, serio. O Boże, serio? Ale nie, to o Jezu. Kto gra jeszcze pieczęć śmierci, no? Czy to jest... To się mija z celem, jak ma się pożeracze, roi insektów i to jeszcze... I echo wyrwy tylko przy tym, kiedy ja mam dwa stworzenia, no świetnie, po prostu koleś chyba... Koleś nie myśli, czy wywalić mu to mostem? No nie, nie sądzę, wolałbym... może tak, dajmy to. Jeśli będzie chciał mi coś stargetować, to będzie musiał jednak rzucić na niego. Dobra, niech idzie tutaj. Następna tura. No i tak poszło pierwsze zmarnowane echo wyrwy. O kurde, serio? Tam była ścieżka przodków? Ja pierdzielę, taki błąd. No nie, po prostu ja nie wierzę. Nie no, ja nie wierzę. To się nie dzieje naprawdę, nie. Wystarczy mu teraz rój insektów i odrzuci mi 4 karty, a nie, to nie, na pewno nie będzie fajne. Ile ta drzinka kosztuje? 4. Czy odrzuci to mostem? O, jest zburzony tytan. Boże, golem. Na pewno warto rzucić blokowanie zaklęć, tylko że zmarnuję do tego niestety... Czy iść w golem? Boże, tak, w golemy. Będę akurat miał... Starczy mi. Dobra, ignorujemy. I teraz tak, ty idziesz tutaj. Ty pójdziesz... tutaj. Aj, no oczywiście na blokowanie zaklęć mi nie starczy, bo nie mam przecież magii. No ale trudno. To jest magiczne.
W sumie tam dużego damage'u to nie zada, więc teoretycznie bezpiecznie byłoby przestawić go tutaj. Co to jest tydzień? O Jezu, coś się zbugowało? Jezu, przez chwilę w ogóle muzyki nie słyszałem i nic nie mogłem zrobić. Nawet nie chciało mi się podświetlić wydarzenia. To było dziwne. Serio. Co za gnida. Ciężkim losem, ja ci dam ciężki los. No tytan generator poszedł i dżin strażniczka. No po prostu świetnie. I zaraz mi kolejne karty pójdą, jeśli czegoś nie zrobię. To ma miejscowy wyładowanie 2, jeszcze lepiej. Zamiast mieć... O kurde, no to... Okej, okay, tego trzeba będzie pana ewakuować. I go damy... Tutaj, typuj... Chociaż w sumie będę miał tego... Nie, nie, się nie będzie opłacać. Po prostu pójdę w tą magię. Ty idziesz tutaj, rzucę to blokowanie zaklęć. Tak, rzucę blokowanie i od razu przywrócę sobie... Tego ziomka i tego. Dobra, tym tam hita. Czy chcę, żeby ta rakszasa się rzucała? No, teoretycznie tak. Bardziej mi zależy na tym, żeby zniszczyli mi tego prowizorycznego jego mościa. No dobra, zobaczmy, co teraz nasz przeciwnik zrobi. Super, kajdany księżycowego jedwabiu. A, to był instant, dobra. Właśnie nie byłem pewien, czy takie... Jak to nazwać? Obszarówki. Czy one też się liczą do instantu? Przecież to jest natychmiastowe. Tak, jednorazowe. Okej. Okay. Serio? On mi nie dodał w ogóle żadnego... Ej, to ja się tak nie bawię. No sorry. Przecież on zginął. Co z tego, że mi powraca do ręki, jak jest tytaniczna się robocza, skoro powinien normalnie... Ja nie wiem. Dobra. Będę miał 10. I chyba tak zrobię. Mogę mieć 11. Znaczy ja chcę. Bardziej mi zależy na tym... Na tym ziomku i przynajmniej mógłbym się, nie no, pozbyć się i nie pozbędę. Ale co ja mogę się pozbyć? Co ja mogę? No, kaktusowego stworzenia nie warto atakować. Ale. Może być taki myk, że ja postawię tak. To oczywiście musi zostać. I chyba tego wezmę tutaj. Tego przestawię tutaj. Dobra, ty idź tutaj. On pójdzie tutaj. No okej, okay. I w razie czego, jeśli zginie mi ten gargulec, chociaż tego gargulca mógłbym przestawić w inne miejsce. W sumie tam za bardzo dużo nie robi. Dobra, ty pójdź tutaj. Jest takie odwrócone F. Dobra, a wy i tak myszki nie widzicie, super. Okej, pożeracz poszedł. Pięknie, wyczyściło mu pole. Nie wiem czy... A nie, dodał mi się chyba ten strażniczy golem, ale niestety mój generator poszedł się... zabawić na cmentarzu gdzieś, okej. Świetnie. No dobra. To czas po prostu robić napór na tych golemach. Dobra, już chciałem. Dobra, zobaczmy, dobierzmy sobie kartę. No, jest tytan. Czy jeśli ja ignoruję to, to okej. Czy mnie będzie w ogóle na coś stać? Dobra, ty idź tutaj, żeby jakieś tam obrażenie od magii, nie daj Boże, nie wyłapać. Ty idź tu, ty pójdziesz tutaj. W razie czego? Dobra, bang. Okej. Okay. Dobra, jest nieźle, chociaż przydałby się ten zakaz targetowania na tym zburzonym golemie. On mnie nieudolnie próbuje przebijać. Poszedł zburzony golem. Dobra, ja sobie tu muszę poprawić coś ze słuchawkami, ale już... Staram się jakoś, nie wiem, eksperymentować z ułożeniem mikrofonu, bo... Po prostu, nie wiem, słychać takie, no, niefajne buczenie. Ale mam nadzieję, że tym razem po prostu jakoś zniweluję to w programie. Dobra, rakszasa mu nie pójdzie, bo się oczywiście przestawi, ale ją zabiję z wyładowania.
No tak, super. Mnie po prostu dowala to, jak ktoś widzi, że na moim polu jest po prostu strażniczy golem, który wszystkie targety musi łapać na siebie, a on chce urzucić, nie wiem, na tego mówcę zaświatów będzie chciał rzucić, no to dla mnie to jest po prostu brak logiki, nie? Okej, od razu zakaz targetowania, a nie, dobra, jest ścieżka przodków, to może na gargulca. Gargulca, krogulca. To jest fajne. No, dziękuję bardzo. Wyładowanie 2. W sumie te wzburzone golemy są przydatne. Wyładowanie 2 i jeszcze strzelcy to już w ogóle. A tam poszło mi to rozproszenie magii. W sumie raczej on tutaj uwiądu pewnie nie będzie rzucał. I zauważcie, że on w ogóle nie chodził w magię. Tylko raz to zrobił. Teraz ma cały czas kanałowanie. No kurde, poszło kolejne blokowanie zaklęć i może być niefajnie. Okej, echo wyrwy. Czy przydałby się magiczny układ? Nie powiem. Aż mnie korci, żeby teraz Irysun często jest atakowane. Czy będzie atakowany, jeśli użyje wyładowania? To jest dobry pomysł, ale czy ja chcę to sprawdzać? Nie no, lepiej nie. Wolę sobie przyzwać kolejnego strażnika wieków. Może się wystraszy. Ale teraz patrzcie na to, nie? Użyłbym mostu i wbiłbym mu 6 hita. I to nie jest wcale głupia opcja. Ale korci mnie, żeby sprawdzić, naprawdę korci mnie, albo chociaż, żeby mu wyczyścić coś. A chociaż to może być uznane za atak, więc... No ja dużo kart nie mam, 20, on ma 28, nie no, nie tak... Kurde, korci mnie, żeby sprawdzić, no... Ja tak to bym miał razy 9. Nie, dobra, nie warto, nie warto, nie chcę ryzykować, mam za mało ilość kart. Chociaż gość się nie przestraszył, że mam dwóch strażników wieków. Ale gdzie jest mój, no, kolejny super strażnik wieków poszedł, a moja meksykańska lutownica ani widu, ani słychu. Super, dzięki. W sumie dobrze, że tego nie zrobiłem, bo już dostałbym pewnie 3 karty. Okej, jak najszybciej trzeba podnieść sobie to i to. I teraz tak, się trzeba dobrze zastanowić, jak to rozegrać. Tym mogę wyładowanie już pacnąć i się pozbyć tego. I teraz tak. Mogę zrobić coś takiego. Chyba dobiorę kartę, chociaż w sumie... Nie, no dobra, dobierzmy kartę. Okej, okay, jest odlewnia, czyli pewnie jak mi się będzie chciał pozbyć tego, to zawsze mi jakieś tam przychody będą generowane. Pozbędę się rozproszenia magii. Jest meksykańska lutownica, nareszcie. Dobra, to bierzemy gargulca. I teraz, żeby to mądrze zrobić i wbić mu jak najwięcej hita. Ja bym sobie, szczerze mówiąc, usunąłbym sobie jednak to. No okej, niech tak będzie, bo naprawdę nie chcę ryzykować, że wyłapałbym kolejnego pożeracza, bo rój os. Przynajmniej będę miał tutaj te karty w zapasie. Serio, kaktusowe stworzenie, super. I tytan na cmentarzu, nie no, nieźle, ale... Można powiedzieć, że mam lekką przewagę. Pomimo tego, że ma 2 karty w ręku, a ja w sumie mam 9 i to jeszcze w 13 turze. No ale już w sumie kartą. Chce mnie chyba wykończyć już. Kurde, no. Zostało mi 6 kart, 6 kart, a nie mamy porówna życia, to jest nie do pomyślenia. Dobra, korzystamy z umiejki. Nie no, ja wzywam tego, wzywam go. Już się nie ma co się bawić. I teraz tak. Trzeba tego się pozbyć. Jak najszybciej tego. I teraz tak. Ty idziesz tu, ty idziesz tak. A to nieszczęsne coś ma kanałowanie magii 2. Nieźle. No, o, jeszcze regenerację rzucił, ale już nie ma kart na ręku. Chociaż może dobrać
i to raczej go nie uratuje już. Nawet gdyby to był Rui Oz. Jedynie co by mi odrzucił... Ile on odrzuca kart? 5 kart, no to świetnie już. No czy to jest GG? Czy to jest GG? Teoretycznie, gdyby był tutaj tydzień umarłych, byłoby po dżince 2, 4, 8... Nie, to nawet byłoby GG i ja chyba sobie dobiorę po prostu kartę, bo tu już nie ma co się bawić. O, na zaś rzucę blokowanie zaklęć, prowizorycznego golema usunę i po prostu wbijam hity jak leci, bo tak nie mam nic co robić. Tak, to będzie GG. Dobra, pierwsza gra za nami i tak zastanawiam się, czy w ogóle nagrywać dalej. Nie wiem, nie wiem. Jeden odcinek to jest trochę za mało, ale w sumie tutaj trochę spędziłem nad nim. Ani mam zegarka, żeby sprawdzić. Kurde, korci mnie, żeby jeszcze jeden meczek zagrać, ale no niestety to jest masfer, to tak długo się gra. No coś się dzieje właśnie tak po 10 turze. No, to powinno się dziać. Więc ja myślę po prostu, że zakończę to. No i tak jest dużo masfarów. Każdy jak to woli, może sobie układać te deki, więc... Więc naprawdę, no jeśli ktoś po prostu, nie wiem, będzie chciał, żeby zobaczyć tego masfara na mokro, to ja go wrzucę, ale jeszcze nie, może nie teraz. No ale masfar ze swoją umiejką jest po prostu lepszy niż Hakim, ale Hakim na tytanach też był dobry. Bo jednak tamte jego magie, które tej ciemności ziemi po prostu robiły czasem grę, bo... Wystarczyło rzucić pożeraczy w odpowiednich miejscach i wbijać hity. Albo rzucić Rui Oz. Właśnie. A nie, dobra, już chciałem coś mówić o tym drugim masfarze, ale to będzie może taka bardziej niespodzianka. I mi się wydaje, że to będzie taki nietypowy deck. Ten na mokro. Więc okej. Mam nadzieję, że będziecie chcieli wypróbować masfara. O ile jeszcze nie macie, to możecie kupić sobie, polecam. Bo pewnie w otchłani na pewno wam się nie trafi, no chyba, że musicie mieć mega szczęście. I okej, chyba to będzie na tyle. W takim razie ja dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.